Dobry wieczór. Bardzo serdecznie witam Państwa i przywitajmy Dorota Czoch. No, na zaproszeniach, które otrzymaliście Państwo od nas z Małej Galerii, nie ma biografii artystycznej, ale to dlatego, że Dorota zaczyna dopiero zapisywać tą biografię. A my właściwie od zawsze kontynuujemy taki cykl wystaw, które nazywamy debiuty promocji. I nasz wybór padł właśnie na panią Dorotę Czoch. Przede wszystkim dlatego, że młoda, twórcza osobowość, a po drugie urodziła się w Nowym Sączu. I to ważne, bo tą ekspozycją jak gdyby wita się z Państwem i wita się bardzo poważnie. Myślę, że ten wieczór zostanie w niej, w jej pamięci na zawsze, jak będzie tą swoją drogę twórczą rozwijać. Życzymy jej tego i życzymy dobrych przewodników na tej drodze. Już jednego ma, jest za nami fotografia Piotra Droździka i myślę, że no Piotr jest takim jakby przewodnikiem również, przyjacielem i jak gdyby no opiekunem, powiedzmy. Ja tradycyjnie poproszę o komentarz profesora Andrzeja Szarka, a potem oddamy głos pani Dorocie. Dziękuję. Proszę Państwa, jak robiliśmy tę wystawę, ustawialiśmy te fotografie, szukałem powodów albo tajemnicy, która za każdym razem gdzieś jest i jakoś się ujawnia w sytuacji, zwłaszcza kiedy jest to wystawa portretów. I tak pomyślałem, że ci faceci tutaj, którzy są tutaj tak zgromadzeni, spróbowałem patrzeć ich oczami na Dorotkę i pomyślałem sobie, że chyba to jest ta tajemnica, czyli tajemnicę, odkryłem tajemnicę patrzenia tych ludzi na Dorotkę. Oni wszyscy są w niej zakochani po prostu. Są tylko dwa wyjątki. Ksiądz Majcher i ja, bo ja jestem żonaty. No więc podzieliłem się z Państwem tą tajemnicą i życzę Państwu poszukać własnej tajemnicy. Być może Wy też kiedyś znajdziecie się na takiej fotografii. Dziękuję. Dobry wieczór i bardzo serdecznie witam wszystkich i dziękuję, że przybyliście tutaj. Zacznę od tego, dlaczego to wszystko stało się, dlaczego chciałam zrobić tą wystawę, te portrety. Dla Kasi. Dla mnie to najważniejszy powód dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję za to, że ta wystawa mogła tutaj zaistnieć i dziękuję pani Alicji, Andrzejowi, ale wszystkim Państwu dziękuję i zachęcam do pomocy Kasi, bo ona jest dla mnie tutaj i dla Was wszystkich, mam nadzieję, najważniejsza. Przepraszam, że z zeszycikiem, ale nie chciałam nikogo pominąć. Chciałam podziękować kilku osobom i nie wybaczyłabym sobie, gdyby kogoś tutaj zabrakło. A jeśli zabraknie, to wybaczcie mi, bo bardzo się denerwuję. Dziękuję tym osobom, które wzięły udział w akcji i pozwoliły się sportretować, że tak powiem. I dziękuję panu Andrzejowi Saramonowiczowi, Przemysławowi Cypriańskiemu, Piotrowi Rzaczkowi, Jackowi Królikowi, Mateuszowi Ziółko, Leszkowi Kuzajowi, Piotrowi Droździkowi, Pawłowi Leśniakowi, Dariuszowi Popieli, Andrzejowi Szarkowi, Stanisław Majcher, przepraszam, panu Adamowi Nawałce. Dziękuję również mojej rodzinie, mamie, która zawsze mi pomaga i dzięki niej mogę siebie realizować. Moim przyjaciołom Sylwii, bez której też nie udałoby się tego wykonać. Jest przy mnie i wspiera mnie, dopinguje. Bratu mojemu, który jeździł z nami, pomagał przy sesjach.
Dziękuję również pani Oli i Konradowi za to, że udostępnili miejsce. No, jest wiele osób i zespołowi oczywiście, chłopakom. Dzięki za wsparcie, za pomoc. Jeszcze raz bardzo serdecznie zachęcam do pomocy, bo po to tutaj jesteśmy. I dopuszę do takich malutkich kuleczek, tutaj będą zbierane pieniążki. Bardzo proszę o wsparcie. Dziękuję wam wszystkim jeszcze raz. No mam nadzieję, że państwo dołączycie się do akcji, która jest zainicjowana przez panią Dorotę. No i myślę też, że będzie to miły wieczór. Też wesprzemy naszą młodą, twórczą postać dobrym słowem. Zachęcam do miłych rozmów przy lampce szampana i życzę miłego wieczoru.